Szanowni Państwo, leży kwestia szkolenia w polskiej policji. Pomijam fakt szkoleń strzelania, gdzie one się odbywają raz na kilka miesięcy, gdzie policjanci jeżdżą na strzelnicę i oddają, nie wiem, po 6-8 strzałów do tarczy. Nie ma strzelań dynamicznych, nie ma strzelań, które podobnie inscenizowałyby tego typu sytuacje. Nie ma szkoleń kaskadowych w kwestii podejmowania tego typu interwencji, bądź również innych interwencji. Jak zawsze powtarzam, nie ma interwencji bezpiecznych, są tylko pozornie bezpieczne. Ja tym policjantom z tego serca współczuję naprawdę, bo to jest dla nich też ciężka sytuacja. Ja zawsze powtarzam, że im lepsze wyszkolenie, tym krótszy czas na podjęcie decyzji. Oni nie wiedzieli, co mają zrobić, bo nie byli w tej kwestii przeszkoleni. To nie jest ich wina. Ja pamiętam kiedyś słowa pana generała Szymczyka, który powiedział, on ma świadomość tego, że wysyła na ulicę ludzi niedoszkolonych. To mi dało dużo do myślenia i cały czas gdzieś te słowa w moich uszach tkwią. Pomijam fakt policjantów młodych, którzy idą na ulicę i mogą być nieprzeszkoleni. No bo, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Zawodu spawacza, ślusarza, stolarza uczymy się przez kilka lat, tak? Zawodu policjanta uczymy się dzisiaj, nie wiem, 3 czy 6 miesięcy. No załóżmy 6 miesięcy, nie wiem, jak ten okres został wydłużony. Zawodu, gdzie dostajemy broń, dostajemy środki przymusu bezpośredniego, gdzie jesteśmy w pewnym momencie decyzyjni, jeżeli chodzi o kwestię życia takiego człowieka i zdrowia tego człowieka, tak? Czyli ciężej nauczyć się zawodu stolarza niż zawodu policjanta, ciężej wypracować sobie pewne schematy działania, funkcjonowania. Gdzie ci policjanci mieli się tego nauczyć? Gdzie oni mieli się w tej kwestii wyszkolić? Dowiemy się za chwileczkę, że byli na szkoleniach, kurs podstawowy i tak dalej, przyszli do jednostki, pełnili służbę, byli świetnymi policjantami. Ja w to wierzę, okej, w porządku. Tylko, szanowni państwo, pewne elementy trzeba sobie wypracować i powtarzać systematycznie, żeby potrafić pewne interwencje przeprowadzić. Nie zawsze algorytm, jeżeli chodzi o kwestię zachowania, będzie taki sam do każdej sytuacji, ale kwestia podejścia danej sytuacji, reagowania na pewne zdarzenie, one będą podobne i można się nad tym szybko zastanowić, szybko podjąć. To, co powiedziałem wcześniej, im lepsze wyszkolenie, tym krótszy czas na podjęcie decyzji. Tu był błąd za błędem. Tu było, nie wiem, 5 policjantów, 1 człowiek, tak? W pewnym momencie on się przewraca, gdzie można się na niego rzucić, położyć, obezwładnić go. A oni nie wiedzą, co mają robić. Ja powtarzam, daleko jestem od krytyki tych ludzi, bo ja byłem policjantem, mam świadomość tego, co oni przeżywali, co oni przeżywają dzisiaj, gdzie mają ogłoszone zarzuty. To państwo polskie, co system przygotowuje ludzi do wyjścia na ulicę, do ochrony bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Niestety dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie to szkolenie leży, gdzie tak naprawdę policjanci stanowią zagrożenie nie tylko dla samych siebie, ale też dla społeczeństwa. I nie jest to absolutnie ich winą. Nie ma ci szkolenia, nie ma ci pokrywania kosztów policjantów, samodoskonalenia się, czyli siłownie, basenek, jakieś sztuki walki i tak dalej. Tego nie ma, masz sobie sam za to płacić, masz sam ponosić wszelkie koszta swojego wyszkolenia. Ja byłem w policji, oczywiście byłem w innej strukturze, w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Tam raz w tygodniu mieliśmy strzelanie, potrafiłem wystrzelać wiadro pestek, tak? I człowiek wiedział, jak na pewne sytuacje ma reagować. Zupełnie inny poziom, zupełnie inna formacja i tak dalej. Natomiast też byłem w Komendzie Wojewódzkiej, ja przechodziłem wszystkie szczeble pracy, od Komendy Powiatowej do Centralnego Biura Śledczego. I tych strzelań było dużo więcej. No, szanowni państwo, policjant ma środek przymusu bezpośredniego, ma przy sobie broń, której może w każdym momencie użyć. Jeżeli on nie będzie odpowiednio przeszkolony, to jak on ma mieć pojęcie o tym, jak tej broni użyć? I tutaj ewidentnie widać braki w wyszkoleniu, to ewidentnie widać brak tej pewności siebie, jeżeli chodzi o podjęcie danej decyzji w danej chwili. A tego nie może być. Ale jeżeli tego się nie wypracuje, to niestety takich sytuacji będzie dochodziło. I co gorsza, stan budżetowy polskiej policji na dzień dzisiejszy jest tak fatalny, że tych szkoleń dalej nie ma. Ja zawsze uważałem, że każde błędy polskiej policji, czy to w każdej innej formacji oczywiście, będą powodowały to, że będą wyciągane wnioski, ale nie takie wnioski, no tak stało się źle, będzie inaczej. Tylko wnioski pod takim względem, że będą szkolenia, policjanci będą kaskadowo szkoleni, będą na to pieniądze. Dużo się mówi o bezpieczeństwie wewnętrznym naszego państwa, tak? Zbroimy wojsko. No mamy świetne wnioski WOT-u. Proszę mi uwierzyć, że one są lepiej szkolone niż dzisiaj policja jest szkolona. Oni mają systematycznie szkolenia, oni trenują taktykę, oni trenują posługiwanie się bronią. Oczywiście być może tam nie strzelają sobie z tej broni tyle, ile powinni strzelać, ale mają częściej szkolenie niż mają policjanci. Policjanci dzisiaj uczą się na społeczeństwie. I
Społeczeństwo traktowane jest jak król doświadczalny. I to nie jest wina, proszę mi uwierzyć, policjantów czy komendantów komendy miejskiej, naczelników i tak dalej. Oni dostają okrojony budżet i oni mają sobie z tym budżetem poradzić. Jeżeli sobie z tym budżetem nie poradzisz, to usłyszysz za chwilę odgórnie, że na tego komendanta się nie nadajesz. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. To jest ewidentny brak szkoleń i to przynosi takie skutki, jakie przynosi, jak widzieliśmy na tym materiale. Mi jest naprawdę przykro, że tych policjantów to spotkało. Ja mam świadomość, oglądając pierwszy raz ten materiał, co w ich głowach się działo, jak oni, dlaczego oni tak się zachowali, ale niestety, trafili na takie czasy, takiego przeszkolenia, takiego podejścia do tej formacji, że, tak jak powiedziałem wcześniej przy swojej sprawie, robisz coś, noga ci się powinien, zostajesz sam. Tutaj ciężka rola rzecznika prasowego, policji, tak? No zawsze uważam, że to jest rola bardzo niewdzięczna, umieć to wszystko sprzedać, przedstawić to w takich barwach. Jedyne co dobre, dobre, niedobre oczywiście, wiadomo, to społeczeństwo może to różnie interpretować. Policjanci są w służbie, nie wiem, jak te czynności wykonują, czy są, nie wiem, profosami, czy jakoś tam zbiórkiem wykonują swoje czynności, że ktoś jeszcze daje im szansę tej obrony, ale proszę mi uwierzyć, to nie jest ich winą, że nie są przeszkoleni, jeżeli chodzi o kwestie taktyki, techniki interwencji bądź posługiwania się bronią. Policjant sam sobie nie pokryje kosztów pójścia na strzelnicę, no bo on dostaje pieniądze, swoje wynagrodzenie na utrzymanie rodziny swojej, kredytów i tak dalej. Tak? To państwo polskie jest od tego, bo o to szkolenie zadbać. Tak jak powiedziałem wcześniej, mówimy dużo o bezpieczeństwie wewnętrznym, zbroimy wojsko, świetnie, bardzo fajnie, dużo ludzi do MON-u wstępuje, super, bardzo świetnie, ale na Boga... Policja jest tą formacją, która pierwsza ma kontakt ze społeczeństwem. To ona codziennie wychodzi na ulicę, to ją spotykają codzienne problemy życia społecznego, to co się dzieje na ulicach, tak? Interwencje, począwszy od tego, że babci kran cieknie, gdzie zadzwoni na 997 czy 112 i poinformuje, że kran cieknie, policjant musi podjechać. Tak samo jest w zupełnie innych przypadkach, chociażby kwestia użycia broni. Formacja policji jest od wszystkiego, nawet od tego, żeby stać na granicach Rzeczypospolitej Polskiej, czego mamy przykład, jeżeli chodzi o kreskę z Białorusią, tak? Tam też byli policjanci, nie tylko Straż Graniczna i wojsko, ale też była policja. Jeżeli tak ufamy tej formacji, że ona musi być wszędzie, to inwestujmy w nią, a nie dowiadujemy się za chwilę, że nie ma na papier toaletowy w Lokibla, że nie ma na opłatę faktur bieżących, że nie ma na paliwo, że nie ma na naprawę samochodów i okazuje się, że ta firma zaczyna tracić zaufanie u swoich instytucji, gdzie tak naprawdę współpracuje z nimi w kwestii chociażby naprawy aut, na kwestii biegłych i tak dalej. No jeżeli na to nie ma pieniędzy, to jakim my bezpieczeństwie w tym momencie mówimy, przepraszam? Gdzie to jest bezpieczeństwo? Kto to w ogóle dba? Ja odnoszę wrażenie, że komuś zależy na destabilizacji tej formacji, naprawdę. Tak uważam. Bo jeżeli doprowadzamy do takiej sytuacji, takiego stanu, no to nikt mi nie wciśnie kitu farmazonu, a byłem w tej formacji, wiem jak ona funkcjonuje, że tam jest wszystko dobrze. Bo możemy oczywiście wyperfumować syf, udać, że nic się nie dzieje. Nie, szanowni państwo, dzieje się bardzo źle. Bardzo źle się dzieje. Reset obywatelski.